Siema wszystkim jeszcze raz. Krótki update z tego, co tu się dzieje. Mamy trochę zwolnione tempo, bo mieliśmy przestój w pracy związany z brakiem pracowników tak naprawdę. No ale jakoś dajemy radę i ogarniamy powoli. Tu jak wiecie, pokoje są gotowe, już posnagowane tak naprawdę. Czekają teraz, aż opróżnimy ten pokój i zaczniemy malować. Tu dzisiaj była stworzona jeszcze dodatkowo balustrada. Nie wiem, czy widzieliście to wcześniej, musiałbym sprawdzić na filmiku, ale balustrady tu nie było, była stara, wyrwana i wszystko czekało, więc na sam koniec balustrada poszła i jest nowa. Jak widzicie, trzeba ją jutro przemalować podkładem. Jeszcze kilka takich małych pierdów zostało, takie jak skartingi dookoła, czy parapet tutaj w oknie, ale jakaś tam architrawa dookoła tego drzwi, ale to jutro będzie wszystko już dokończone. W tym pokoju, nie wiem czy pamiętacie, tu już wszędzie też siatka, plasterboardy już jest zrobione, poprzycierane, przemalowane, snagi porobione, brak tylko parapetu. Tutaj, nie wiem też czy pamiętacie, tu była zabudowa zrobiona właśnie, która wykorzystuje część korytarza. I powstała nam taka szafa, o, w ten sposób, w miarę głęboka, z miejscem na buty, na ubrania, półki podwójne, także tu dziewczynka 10-letnia spokojnie może użyć tego jako schowek dla samej siebie w przyszłości. Dzieci się różnie lubią bawić. Tu jest ten cały boks, jak widzicie, z tej strony przemalowany, on już się tak nie rzuca w oczy. Wszystkie drzwi w tym domu zostały wymienione na nowe. To też jest update, który pewnie nie był umieszczony na ostatnim filmiku. Tutaj u góry jest zamontowany hacz z drabiną, tak aby można było się dostać na loft. Taśma trzymała. O. Teraz ją muszę zerwać, tą taśmę. Już ją mamy. Przeszkadzała teraz. Super. Dobra. Czyli po otwarciu dostajemy się na strych. Rozkładamy sobie drabinę. Ciach. Tak to ładnie wygląda, sprytnie. Tylko kawałek architrawy dookoła. Będzie wykończony. Szybko poszło. Zamykam. Powoli zaczynamy się zbierać do domu dzisiaj. Tu jeszcze na dole po schodach w dół. Widzicie, balustrada naprawdę nie wygląda źle. Fajnie to wszystko wyszło. Tutaj na końcu tego korytarza został zbudowany też dodatkowy taki unit. Kiedyś pralka i suszarka. Tak to wygląda, jeszcze nie przemalowane w środku. Ale mamy już zabudowę zrobioną. Suszarka ma wylot bezpośrednio na zewnątrz. Woda była tu przerobiona, także wszystko jest dostarczone już z tyłu. I tyle. Tutaj ścianka pod schodami. Płyta pod schodami zamontowana. No jakieś kilka detali zostało do zrobienia przed ostatecznym takim szlifem. I powinniśmy zacząć malować to w czwartek. Także mam nadzieję, że w połowie następnego tygodnia będziecie mogli zobaczyć już taki końcowy update pracy już skończonej. No i tyle, no. Trochę żeśmy się tu napracowali, powiem wam szczerze. Ściany całe naciągane cekolem C45, nakładana siatka. Trzy razy tak naprawdę ten cekol szedł na te wszystkie ściany. Szlifowanie, najgorsza chyba praca z tego wszystkiego. Białkowanie, jakieś snagi dzisiaj, no i super, no. Jestem zadowolony, zaczyna to naprawdę porządnie wyglądać. I tyle. Taki nasz super standard. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej.